Przed rokiem Łukasz Wróbel został najlepszym piłkarzem sezonu ex aequo z Bartłomiejem Poczobutem. Teraz kibice uznali, że wygrał bezapelacyjnie. Blisko połowa głosów powędrowała do ciebie i powędruje także do ciebie ta pamiątkowa, skromna statuetka. Łukasz, indywidualnie, twoim zdaniem, jak wyglądał ten sezon? Czy indywidualnie myślę, że każdego nas będą oceniał wyniki, tak? Wynik, wiadomo, że ten sezon był, nie był udany dla nas i trudno mi oceniać moją postawę indywidualną, kiedy zespół no, utrzymał się w barażach. Tak? Jeśli chodzi właśnie o drużynę, to był dziwny sezon, bo z jednej strony historyczny wyczyn jesienią, Puchar Polski, no ale z drugiej to wiosna, zawód i to wszystko chyba przyćmiło. No myślę, że na pewno gra w pucharach. Gdzieś nie wiem, ten apetyt rósł. Puchary rozbudziły apetyt, ale no niestety liga okazała się bezlitosna. I co tu dużo mówić. No wszyscy widzieliśmy tabelę, oglądaliśmy mecze i nie wyglądało to tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Jeśli chodzi, jednak się zapytam właśnie jeszcze dalej troszeczkę indywidualnie, bo jeśli chodzi o bramki, to chyba najlepszy sezon. No tak, no strzelałem karne w sumie, także kilka ich strzeliłem. Udało się, jednej mi nie uznali. Pechowej, no ale no cieszę się, że strzeliłem tyle bramek. Tak. No, skromność aż bije, ale jeszcze pytanie, jest to takie bardziej przykre, jeśli chodzi o urazy, bo to by się część wcześniej nie zdarzało, tym razem tak. Co dokładnie w tej chwili? Powiem ci szczerze, że przypomniała mi się rozmowa, jak w grudniu bodajże się spotkaliśmy i rozmawialiśmy taki długi wywiad. I przypomniałem sobie ostatnio, jak miałem ten uraz, że rozmawialiśmy na ten temat, że przez 6 lat nie miałem żadnej poważnej kontuzji. I w toku roku miałem dwa urazy, dosyć takie, może pierwszy nie był taki groźny, ale no ten już bardzo poważny uraz. Wiadomo, kiedy tak mniej więcej powrócisz do treningów? No, jeszcze 2 miesiące. Będę robił wszystko, żeby wrócić jak najszybciej, ale no, nie wiem, czy pewne rzeczy uda mi się przeskoczyć. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki.